Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie. Przechodzimy do powitania. Witam wszystkich, którzy się zgromadzili. Bardzo się cieszymy, że z naszego zaproszenia skorzystaliście. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować za wkład wniesiony w budowę browaru w Ale Browar. Przede wszystkim chciałem podziękować mojemu wspólnikowi Michałowi Saksowi. Chciałem podziękować ludziom, którzy nas bardzo czynnie wspierali, m.in. panu burmistrzowi, księdzu Krystianowi, który również jest zakochany w fermentacji i jako piwowar domowy próbuje coś ciekawego uważyć. Wszystkim znajomym, mojej prawej ręce, mojej koleżance Joli, która wkładała bardzo dużo trudu, żeby to nam się udało, pracując bardzo często po godzinach. Całej rodzinie, która nas wspierała, wszystkim urzędnikom, wszystkim znajomym, których nie wymieniłem, to serdecznie przepraszam, ale lista jest tak długa, że pewno bym musiał mówić do samego rana. Ale jednej osobie należą się szczególne podziękowania. Jest to mój personalny doradca finansowy, stróż finansów i operator kasy domowej, czyli moja małżonka Barbara. Także Basiu, zapraszamy Ciebie tutaj bliżej. Tobie serdecznie i to chyba najbardziej dziękuję za okazaną cierpliwość, wyrozumiałość i pomoc. Nie jestem najlepszy w przemawianiu, to chyba ze względu na tremę, więc oddam mikrofon mojemu wspólnikowi Michałowi, który dopełni resztę. Witam serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj na kolejnym etapie budowania naszej firmy, która trwa już 5 lat, ale to bynajmniej nie jest koniec, a raczej dopiero początek. Teraz mamy wszystko to, czego nam potrzeba, wszystkie narzędzia do tego, by być w serce najlepszych browarów świata na stałe, bo już 2 lata temu byliśmy i teraz chcemy zagościć na dłużej. Wszystko już jest teraz tylko w naszych rękach. A przede wszystkim chciałbym podziękować moim rodzicom, tacie i mamie, którzy są dzisiaj też, że tak mnie wychowali, że nigdy nie przestałem marzyć jak mały chłopak i ciągle zdaje mi się, że wszystko jest w życiu możliwe. Mojej małżonce Karolinie, Julii i Filipowi, że przez ostatnie miesiące utrzymywali, że taty i męża jest tak mało w domu. I mojemu wspólnikowi Jankowi, bo przy inwestycji tej wielkości wiele jest różnych decyzji, które trzeba podejmować wbrew różnicy zdań i znajdować wspólną drogę, więc dziękuję Ci Jarku i wszystkim współpracownikom w Ale Browarze, Bartkowi, który jest z nami od początku. Wielkie brawa za to wszystko. Andrzejowi, który jest teraz naszym głównym piwowarem, a znamy się już 17 lat. Razem studiowaliśmy, razem pracowaliśmy w poprzednim browarze, więc myślę, że mamy wszystko i dziękujemy przede wszystkim Wam wszystkim za przybycie, że jesteście tutaj dzisiaj z nami na tym kolejnym naszym etapie. Bartku? Ja również Państwa serdecznie witam, no i cieszę się, że po 5 latach Ale Browar znalazł swój dom i jest to Lembor, bo tutaj wszystko się zaczęło i mam nadzieję, że będzie trwało i trwało przez najbliższe lata, dziesiątki lat, bo Browar to jest taka inwestycja, którą przedstawia raz, a najlepsze, najwspanialsze europejskie browary mają po kilkaset lat. Mam nadzieję, że kiedyś tutaj nasze dzieci i wnukowie się spotkają za kilkaset lat i będą dalej piwo Ale Browar. I życzę Państwu dobrej zabawy. Dziękuję. Poprosimy jeszcze o parę słów pana burmistrza. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze otwarcie. W różnych miejscach już miałem okazję powiedzieć te jedno czy dwa zdania, ale nie było to nigdy w browarze. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Wracamy tak delikatnie do tradycji leborskiej, bo przecież Lebor był słynny z browaru. Mam nadzieję, że tę tradycję podtrzymacie i będziemy słynni na całą Europę właśnie z browaru. Wszystkiego dobrego życzę, gratuluję. Początek, ale naprawdę imponujący.
fascynujący. Gratuluję. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Ostatnie słowo należą się do księdza Krystiana, którego serdecznie witamy i poprosimy. Słowo jak słowo, ale może też z Bożą pomocą prosimy o potrzebne łaski dla wszystkich, którzy będą tu pracowali, którzy będą tu przychodzili. No wyższą chwałę Bożą. Nasz Bóg, który stworzył świat i napełnił go przedziwnymi znakami swojej potęgi, uświęcił także pracę ludzi, aby w pokorze służąc Twórcy przyczyniali się do udoskonalenia dzieł stworzenia. Skierujmy do Niego pokorne błagania. Błogosławiony jesteś Boże, Ty nałożyłeś na nas obowiązek pracy, abyśmy działając umysłem i rękami gorliwie się przyczyniali do udoskonalenia stworzenia. Błogosławiony jesteś Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który dla nas stał się człowiekiem pokornie, wykonywał pracę rzemieślnika. Błogosławiony jesteś Boże, Ty sprawiłeś, że w Chrystusie jarzmo naszej pracy staje się słodkie, a brzegie lepsze. Boże, Twój Syn, podejmując własnymi rękami trud rzemieślnika, podniósł godność ludzkiej pracy i sprawił, że przez pracę przeciwnie możemy uczestniczyć w Jego dziele odkupienia, umacnić swoich wiernych, upragnionym błogosławieństwem. Niech ci, którzy swoim trudem nadają nowy kształt rzeczom przez Ciebie stworzonym, uznają swoją godność i radują się z tego, że ich praca przyczynia się do postępu ludzkiej rodziny i przynosi Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Dobrze, jeszcze poświęcę, chociaż tak jak starkowi mówiłem, chociaż tak symbolicznie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, zapraszamy do wspólnej zabawy. Chciałbym jeszcze powitać również moich rodziców, bo widzę, że przyjechali, bardzo mi miło. Chciałbym powiedzieć kilka jeszcze słów organizacyjnych. Wszystkich zapraszamy do naszego baru głównego, który mieści się na polu, więc można to zauważyć. Przekąski są na stole, ciepłe przekąski, czyli burgery są zlokalizowane na zewnątrz, niestety nie mogliśmy mieścić ze względu na wydobywające się opary. Także wszystkich zapraszamy do świetnej, mam nadzieję,